Pechowe dni. Katastrofy lotnicze. Lotnictwo morskie. Piloci morscy wykonują jeden z najtrudniejszych zawodów. Na pokładzie jest tłoczno. Lotniskowiec kołysze się na falach. Start umożliwia katapulta. Wylądowanie – liny hamujące. Większość pilotów nie podjęłaby się tego, na pewno nie na co dzień. Nie bez powodu. To niebezpieczne. Na lądzie nie można uderzyć w kadłub pokrętu. Czy wpaść do oceanu. Nie można urwać podwozia na linie hamującej ani spaść z pokładu. Na morzu to możliwe. Wypadki zdarzają się na pokładach prostych i nachylonych. Od początku istnienia lotniskowców. Nikt nie chce wypadków. Dlatego filmuje się starty i lądowania. To materiał dydaktyczny dla przyszłych pilotów. Pozwoli przeżyć, gdy spotka ich coś podobnego. Ten film dotyczy całej historii lotniskowców. Od czasów sprzed II wojny światowej, przez Koreę i Wietnam, po wojnę w Zatoce Perskiej. Samoloty się zmieniają, ale wypadków nie można uniknąć. Jedno jest pewne. Jesteśmy bezpieczniejsi dzięki ofiarności tych dzielnych ludzi. Piloci nie mają łatwego życia. Zawdzięczamy im pokój. Zgubiłeś podwozie. Podwozie? Tak. Które? Przednie. Zrozumiałem. Sto dziesięć. Raport Delta. Sto dziesięć, podaj stan. Sto dziesięć, stan 32. Jasne. Sto dziesięć, będzie 7 minut opóźnienia. Kamery. Piloci często oglądają nagrania kraks. Jest to możliwe dzięki kamerom pokładowym. Oto materiały z 5 lat, sfilmowane na lotniskowcach. Są surowe, bez narracji. W niektórych przypadkach napis objaśnia sytuację. Reszta jest bez zmian. Nothing else has been changed.
Na pokładzie. Latające części, spaliny, wloty powietrza. Tu stale coś się dzieje. Setki razy cudem nie dochodzi do wypadku. Każdy pilot ociera się o śmierć. Samoloty i ludzie wpadają do morza. A oto film. Starty. Katapulta rozpędza samolot do prędkości startowej. Po opuszczeniu pokładu maszyna powinna się wznosić. Nie może za bardzo opaść. Pilota dzieli tylko 18 metrów od wody. Pęknięcie wczepu. Starty bywają groźne. Gdy samolot jest pchnięty za słabo, po prostu wpada do wody. Na szczęście to rzadkie przypadki. Czasami w czasie startu psuje się maszyna. Często urywa się podwozie lub ładunek. Nieudane starty są kosztowne. Pilot się katapultuje. Maszyna jest stracona. Usterka układu sterowania. Usterka układu sterowania. Za słabe pchnięcie.
za słabe pchnięcie. Usterka silnika. Za mocne pchnięcie. Lądowania. Lądowanie zaczyna się zanim widać okręt. Po ustaleniu kolejności maszyn, pilot zaczyna procedurę podejścia do lądowania i podprowadzenia. Reszta zależy od jego umiejętności. Dobre lądowanie wymaga współpracy pilota i oficera lądowiskowego. Oficer obserwuje podejście maszyny i udziela pilotowi wskazówek. Widząc błąd, oficer zaleca dalszy lot, co bywa łatwe. Ale nie zawsze. Maszyna śmigłowa może wykonać beczkę do tyłu. Hak może przerwać linę lub barierę. To jednak rzadkie przypadki. Złe podejście. Błąd podczas lądowania.
Zderzenie z rampą. Najgroźniejsze są zderzenia z rampą. Przyczyny? Błąd pilota, utrata mocy lub nośności. Jeśli samolot opada zbyt nisko, ale kabina przeleci nad krawędzią lądowiska, pilot ma szansę przeżyć. Są różne kategorie tych wypadków. Czasami maszyna zostaje przecięta, choć czasami uszkodzone zostaje tylko podwozie. Zderzenie z rampą. W takiej sytuacji pilot ma szansę katapultować się. Może przeżyć groźnie wyglądający wypadek. Zwykle jednak ginie. Zbyt niskie podejście do lądowania. Bariery. Na starych lotniskowcach samolot przelatywał czasami nad liną hamującą i uderzał w maszyny na rufie. Miały temu zapobiegać bariery. Nie były eleganckie, ale skutecznie zatrzymywały samoloty. Lepiej było wpaść na nie, niż się rozbić. Z tego typu wypadków powstało wiele ciekawych filmów. Sometimes on purpose,
Twarde lądowania bywają celowe lub przypadkowe. Twarde lądowania. Zwykle nie ma ofiar. Czasami odpadają rakiety, odrywa się koło lub całe podwozie. Pilot może jednak przeżyć. A to przecież jest najważniejsze. Uszkodzenie przedniego podwozia. W porządku, zmniejsz moc. Będziemy mieli 7-minutowe opóźnienie. Uszkodzenie prawej strony podwozia. Za szybkie opadanie. Uszkodzenie lewej strony podwozia. Piloci marynarki wojennej nie ignorują ryzyka. Okręty ratownicze. Należy przewidywać kłopoty, by skutecznie ratować pilotów. Okręt ratowniczy zawsze płynie blisko lotniskowca. Nie może jednak zastąpić śmigłowców.
Wielu pilotów zawdzięcza im życie. Nieumyślnie wystrzelona rakieta trafiła w A4 Skyhawka. Pożar paliwa ogarnął samolot i sąsiednie maszyny. W płomieniach znalazły się dwie duże bomby. USS Forrestal. Pożary na morzu są bardzo groźne. Wybuchają, mimo że załoga jest świetnie wyszkolona. Jeden z nich pochłonął szczególnie dużo ofiar. Pożar na USS Forrestal. Wybuch rakiety zabił ponad 100 osób. Kolejne eksplozje bomb, paliwa i amunicji pokazały, jak groźnie bywa na lotniskowcu. Trzeba przeciągnąć węże z rufy. To czasochłonne. Dwie ekipy strażackie pracują tuż przy ogniu. Działa tylko jeden wąż. Pierwszy wybuch. Forrestal jest w opałach. Zaczął się łańcuch eksplozji, lecz załoga wraca. Po kolegów i dowódcę. Pożar na morzu to koszmar. Nie ma dokąd uciekać. To walka o życie. Trzeba się zdać na instynkt. Trzeci wybuch pochłonął mnóstwo ofiar. Pożar wymknął się spod kontroli. By ocalić okręt, reszta załogi musiała wrócić na pokład. Nie była przeszkolona w gaszeniu pożarów. Przez wyrwy w górnym pokładzie na dolne poziomy spływało paliwo. Ogień szybko ogarnął pół pokłady 03, 02, 01 i hangar numer 3. Liczono na to, że eksplozje ustaną. Chwilowo ludzie nie mogli wejść na pokład. W ciągu 5 minut pożaru wybuchło 5 bomb. Ratowano pierwszych rannych i utworzono nową grupę strażacką. Potrzebne były węże. Niestety, jedna ze stacji pianowych nie była napełniona. Załoga nie wiedziała też, co zrobić, by uruchomić urządzenia gaśnicze. Część ludzi zginęła. Zaczęto od ułożenia bariery z piany między ogniem a resztą okrętu. Część maszyn można było teraz uratować. Przy lewej burcie, z większością maszyn, ogień wciąż szalał.
Kilka osób uwięzionych między płomieniami a burtą wskoczyło lub wpadło do morza. Na szczęście zjawiły się śmigłowce z innego lotniskowca i niszczycieli. Jak najszybciej wyławiano ludzi z wody. Oto dowód na to, że jednak udało się pracować w grupie. Wylot węża umieszczono nad głowami ludzi, by ich chronić. Układy łączności na pokładzie były uszkodzone. Wielu łącznościowców zginęło. Gdy niedoświadczeni ludzie chcieli pomóc, niechcący popełniali groźne błędy. Działały dwa węże wodne i jeden pianowy. Woda zmywała zatem pianę i ogień się rozprzestrzeniał. Choć marynarze popełniali błędy, imponowali odwagą. Tego dnia zginęły 134 osoby. Ofiar było tyle, że przeznaczono dla nich dodatkowe pomieszczenia. W stronę Forestala ruszył okręt szpitala. Miał dotrzeć nazajutrz. Załogi niszczycieli zaopatrywały Forestala i ratowały ludzi z wody. W 4 minuty po wybuchu pożaru zamknięto grodzie między hangarami, odcinając drogę płomieniom. W hangarze numer 3 instalacja przeciwpożarowa pomogła utrzymać pożar tylko w maszynowni. I tutaj pomagał nieprzeszkolony w gaszeniu ognia personel lotniskowca. Z niepłonących hangarów gorączkowo wydobywano samoloty na pokład i przenoszono na dziób. Przy jednej z barbet byli uwięzieni strażacy. Mogli uciec tylko do wody. Zostali. Nie wiedzieli, że zapory ogniowe były już na miejscu. Gdyby nie błędy, ogień by się nie rozprzestrzeniał. Walczono z nim systematycznie, przedział po przedziale. Na pokładzie pojawił się biały dym. Najwyraźniej akcja gaśnicza odnosiła pozytywny skutek. Gdzieniegdzie wciąż jednak szalały płomienie. Wiele osób nie miało strojów zabezpieczających. Wybuch paliwa mógł ich kosztować życie. Obsługa węży wodnych wciąż skrupulatnie zmywała narzuconą na ogień pianę.
Miejscami znów zaczął się pojawiać czarny dym. Doświadczony strażak z Forestala widział, jak bez potrzeby używano wody. Wlewano ją do wszystkich wyrw po bombach. Zniszczono tak kosztowne komputery i inny, niepłonący wcale sprzęt. Po południu zjawiły się śmigłowce z kanistrami z pianą. Chorych z Forestala przeniesiono na inne jednostki. Pożar na pokładzie stłumiono po południu, a wewnątrz okrętu dopiero wieczorem następnego dnia. Z tragedii Forestala wysnuto wnioski. Ważne jest szkolenie i odświeżanie wiedzy. Załoga musi umieć gasić pożary. Część ludzi nie dotarła na stanowiska. Niektórzy nie znali przejść ewakuacyjnych i dlatego zginęli. Zginęli też dowódcy ekip strażackich. Trzeba było na poczekaniu odtworzyć łańcuch dowodzenia. Zbyt dużo czasu stracono na czytanie instrukcji sprzętu gaśniczego. Tylko laicy mogli zmywać pianę wodą. Tylko oni mogli stać przy rozgrzanych bombach i je kopać. Brakowało im przeszkolenia. Spokój i odwaga pozwoliły im jednak wygrać. Wielu zginęło wskutek popełnionych błędów.
Jakie płyną wnioski z tego filmu? Lotnictwo marynarki wojennej jest już inne. To trudna praca, której ci ludzie nie zamieniliby jednak na inną. Sfilmowane katastrofy przypominają im o zagrożeniach. Wiele zawdzięczamy pilotom z lotniskowców, którzy stale ryzykują. Wersja polska, Studio Publishing, na zlecenie Polskie Media Amercom. Tekst Dariusz Makulski. Czytał Janusz Kozioł.